Na spokojnie. Dobra, siemanko wszystkim bardzo serdecznie. W ogóle mi się troszeczkę by pomyliło dzisiaj, bo odpaliłbym tego Team Cola godzinę wcześniej. Dobrze mi od razu pokazała aplikacja właśnie, że dopiero za godzinkę mamy. Więc tak się zdziwiłem, troszeczkę mi godzinka po prostu uciekła. Czekajcie, bo... Dobrze, żeśmy wyłączyli listę kalendarzy. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, czekajcie, próbuję udostępnić ekranik. Pyk. Siemanerko, Gosia, siemanerko, Agnieszka, Mateusz, Jola, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo fajny call, więc kto może, to zapraszam na żywo, żeby na nim być. Kto nie może, no to będziemy sobie robić, no, nagrywanie, tak? Więc nagrywanie już włączone, więc sobie pociśniemy. Najmniej tylko Kamil znaka, czy widać udostępnianie ekranu. Tak, widać wszystko przyszłe. Dobra, fajnie. Więc słuchajcie, słowem wstępu dla osób nowych, bo takowych troszeczkę przychodzi, bardzo ważna informacja jest taka, że mój apel do wszystkich nowych osób to, żeby czytać i starać się wszystko zrozumieć i jak najbardziej notatki tutaj są mile widziane. Jeżeli coś nie rozumiesz, to przeczytaj sobie na przykład 2-3 razy. Tak samo podczas filmików, no nie? Jeżeli oglądacie na przykład jakieś filmiki, warto by było na przykład sobie coś powtórzyć, jeżeli coś nie jest zrozumiałe. I oczywiście mamy tutaj czat informacyjnie, ogólny czat. To jest czat dla osób nowych, tak? Dla osób początkujących, dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę. Więc to jest czat właśnie do tak zwanych głupich pytań. Jeżeli ktoś twierdzi, że ma głupie pytania, to jest właśnie czat dla niej. Ja twierdzę, że tych głupich pytań nie ma, przynajmniej w ogóle nie w tej profesji, w którą my tutaj uprawiamy i nie na tym poziomie, na którym ty to uprawiasz, tak? Czyli nowa osoba ma mnóstwo pytań i nawet jeżeli się tobie wydają, że one są głupie, to po prostu je zadaję. Dawaj, po to tutaj jesteś, po to jest ten czat stworzony, żeby właśnie zadawać te wszystkie pytania. Czy to mądre, czy to głupie, czy to gdzieś tam pomiędzy. Bez znaczenia, jeżeli masz jakiekolwiek pytanko, zadawaj. Ale ogólnie taki plan działania dla nowej osoby to jest to, żeby przejrzeć sobie na samym początku roadmap, czyli to, co jest na samej górze tutaj Discorda. Po lewej stronie macie tutaj takie zakładeczki, więc przejrzeć sobie roadmap, żeby zobaczyć w ogóle, z czym tutaj masz do czynienia, tak? Żeby zobaczyć w ogóle wszystkie linki, gdzie możesz co sprawdzić, z czym tutaj w ogóle, no, będziesz się zmagać, tak? Jak wygląda mniej więcej twoja przygoda. To nie jest tak, że ty teraz musisz wejść na stronę Take Profit Crew i przeczytać tam wszystkie zakładki. Broń Boże, nie o to chodzi. W ogóle nie marnuj na to swojego czasu, ale po prostu, żebyś wiedział, że takowa strona internetowa na przykład istnieje, że można tam sobie zobaczyć jakieś informacje, mniej więcej plan działania, jak to wygląda na linii czasu. No i co teraz, tak? Zweryfikuj się na Discord. Jeżeli masz już weryfikację, czyli każda osoba, która robi tą weryfikację, będzie miała jakby brak dostępu, tak? Czyli jakby ten kanał się już nie pojawi. Weryfikacja jest po prostu co miesiąc. Czyli jeżeli odnawiasz subskrypcję, trzeba się zweryfikować. Nie jesteśmy w stanie gdzieś tam zaciągać w taki sposób tej bazy danych, jakby z IAM-u. Następnie, jeżeli sobie przejdziemy właśnie przez weryfikację, zaczynamy od samouczka. I samouczek jest na samym dole kanału w Discord. Zacznij od pierwszej lekcji, czyli Akademia Take Profit. Więc możesz albo sobie tutaj kliknąć w ten odnośnik i cię przekieruje do samouczka, albo sobie właśnie lecisz na sam dół i ostatni właśnie taka jakby ostatnia kategoria to jest właśnie samouczek. Akademia Take Profit, Timeline, grupa na Facebooku, IAM Academy i tak dalej, i tak dalej. I znowuż, to nie chodzi o to, żebyś teraz spędził 4 dni na samouczku i wszystko przeanalizował, nie wiadomo jak. Chodzi o to, żebyś się zapoznał bądź zapoznała ze wszystkim, co tutaj, z czym będziesz mieć do czynienia, tak? Czyli właśnie z sektorem krypto, z Forexem, z tradingiem, z inwestycjami, z aplikacjami, do których mamy dostęp, z platformą edukacyjną GoLive i tak dalej, i tak dalej. Czyli można by sobie powiedzieć, że czytasz taką broszulkę, w ogóle z czym ty tutaj będziesz, co robić. No i jeżeli się zapoznasz właśnie z tym samouczkiem, to powinno być dosłownie kilka godzin, tak? Kilka godzin maksymalnie, żeby się z tym wszystkim zapoznać. Ty nie musisz tego wiedzieć. Ty dopiero się zapoznajesz, dopiero poznajesz. I na samym końcu, właśnie gdzie się tego wszystkiego nauczysz? Właśnie w kursach wprowadzających Akademia Take Profit Crew. I zaczynasz sobie od podstaw, następnie drugi moduł Stocks and Crypto i następnie z Foreign Exchange. Jeżeli jesteś osobą już taką bardziej, że tak powiem, przychodzisz do nas i na przykład już tradujesz, już inwestujesz, wiesz co, z czym się je, nie potrzebujesz na przykład znajomości obsługi giełdy, brokera i tak dalej, to możesz od razu po prostu uderzać do miejsca, które Cię interesuje, do jakichś skanerów, na platformę GoLive i tak dalej, i tak dalej. I tu jeszcze wrzuciłem takie grafiki, właśnie mapa zarabiania w Take Profit Crew, czyli na początku sobie zaczynasz, przerabiasz roadmap, przerabiasz samouczek, zaczynasz kursy na Akademia Take Profit Crew
I tutaj tak podzieliliśmy jakby te kursy etapami, czyli na samym początku uczysz się rzeczy technicznych, czyli w ogóle obsługi MetaTrader 5, obsługi giełdy futures, uczysz się na przykład później przepisywania tych wszystkich analiz, czy to ze Swapcoina na krypto, czy to z Blaze'a na Forex. Następnie podpinasz sobie jakiś skaner, może to być Harmonic skaner, o którym zaraz tutaj powie Kamil, może to być Aurus, który dzisiaj, czy tam wczoraj w ogóle jest setup na złoto, może to być Scalper. Następnie jesteś na bieżąco, czyli najważniejsze, żeby po prostu mieć tą informację bieżącą i żeby gdzieś tam rozwijać te swoje umiejętności. Więc to jest jakby słowem wstępu, jak to wszystko wygląda. Tak jak powiedziałem, jest tutaj na przykład setup na złoto. Wiem, że on tutaj jest rozgrywany. Wczoraj przyszła analizka, mieliśmy po prostu wejście, mieliśmy take profit 1, mieliśmy następnie cofkę pod entry 2, znowu mamy take profit 1, więc on jest w grze. Kto w nim siedzi, no to po prostu jest na fajnym plusie. I tak to mniej więcej wygląda, żeby na samym początku właśnie zapoznać się z tym wszystkim, z czym macie tutaj do czynienia, a później sobie to wszystko rozwijać. Więc pierwsze dni, pierwsze tygodnie, moim zdaniem to powinien być taki właśnie spacer po tym wszystkim, żeby zapoznać się w ogóle, co my tutaj będziemy robić, tak? Bo jedne osoby przychodzą tutaj, żeby inwestować swój kapitał, bo mają duży budżet, drugie osoby przychodzą tutaj, żeby na przykład tradować, bo dopiero ten kapitał chcą zgromadzić, trzecie osoby po prostu mieszają sobie i to, więc jest troszeczkę tych dróg do zarabiania pieniędzy dosyć dużo, tak? Ja na przykład głównie zajmuję się tutaj kryptowalutami, to jest gdzieś tam mój konik, w ogóle dlatego przyszedłem do akademii, no i głównie właśnie 90% poświęcam tutaj na krypto. I teraz przechodząc płynnie w ogóle do kryptowalut, czyli co się dzieje teraz, czyli dla osób, które już albo siedzą na rynku, albo dopiero wchodzą w ten rynek, zobaczcie. Robimy sobie małą korektę, tak? Więc od samego szczytu, jeżeli patrzeć na total market cap, czyli jakby wszystkie pieniądze zgromadzone na rynku krypto, mamy zjazd o no 14 fajnych procent. I teraz co się dzieje, to mamy jakby pierwsze odreagowanie, dopiero walczymy, można że tak powiedzieć, by ze z pierwszą taką strefą, na którą możemy zareagować. Możemy się od niej odbić, możemy pójść do góry. W ogóle tak samo praktycznie wygląda wykres Bitcoina. On jest bardzo mocno skorelowany w ogóle z całym rynkiem, więc sobie gdzieś tam tutaj reagujemy. To jest w ogóle analiza jakby moja, tak? Nie usłyszałem tego na GoLive, tylko sobie tak naprawdę dzisiaj wszedłem, zobaczcie na wykres, jak to wygląda. Więc wydaje mi się, że możemy sobie zareagować. Co mi się wydaje bardziej prawdopodobne, że sobie zejdziemy jeszcze troszeczkę niżej, w okolice tych 60 tysięcy. I wtedy tutaj rynek będzie decydować właśnie, co robimy dalej. Więc musicie zrozumieć, że na rynku jest coś takiego jak liquidity, jak jakaś płynność, czyli jakiś kapitał zgromadzony. I ten kapitał po prostu się gdzieś tutaj ukrywa i rynek chce po prostu zebrać sobie ten kapitał, czyli bardzo dużo jest pozycji odpalonych na dźwigniach, bardzo dużo jest pozycji po prostu przelewarowanych i po prostu rynek będzie dążył do tego, żeby osoby, które zbyt dużo kapitału wrzucają w nieodpowiednich miejscach i grają zbyt bardzo ryzykownie, żeby te osoby traciły pieniądze. Więc na rynku jest nic innego jak walka po prostu pomiędzy wyjadaczami, pomiędzy wielkimi instytucjami, a ludźmi, którzy nie mają zielonego pojęcia i ci ludzie po prostu tracą pieniądze. Więc tutaj cierpliwość jest kluczowa i tu zarządzanie ryzykiem jest kluczowe. Dlatego zobaczcie, nie można powiedzieć, czy w tym momencie my zaczniemy sobie iść do góry, że już koniec korekty, idziemy do góry. Nie można tego stwierdzić. Nie można też stwierdzić, czy w tym momencie my zaczniemy pójść do góry. Nie można też stwierdzić, czy może w tym momencie my pójdziemy do góry. Nie ma czegoś takiego. To jest po prostu jakby chwila, która jest obecna i dopiero popyt oraz podaż będzie decydować o tym, czy my faktycznie będziemy szli do góry, czy nie. To jest po prostu walka gdzieś tam prawdopodobieństwa. Więc jeżeli jesteś osobą nową, która jeszcze nie ma zainwestowanych pieniędzy, a chciałaby zainwestować, to daję tobie właśnie tutaj taki klucz, co zrobić. Według mnie oczywiście. Według mnie najlepiej było po prostu 1/3 kapitału, które chcesz wrzucić na inwestycje, czyli dajmy na to, nie wiem, masz 1000 zł, 5000, 10 tysięcy złotych, to ja bym sobie podzielił to na trzy części. Jedną część bym zainwestował tu i teraz, dzisiaj, po prostu w tym momencie. Jeżeli spadniemy o te kolejne 10, 5, nie wiem, 5, 7%, trudno, po prostu masz gorsze wejście. Jeżeli spadniemy o te kolejne 17, 20 procent, trudno, masz po prostu gorsze wejście, twoją 1/3 kapitału, ale już jesteś w tym rynku na wypadek tego, jeżeli my po prostu będziemy szli do góry.
Zaufaj mi, że nie wybaczysz sobie takiej sytuacji, że dzisiaj nie wejdziesz w rynek, a jeżeli rynek pójdzie do góry, to ty po prostu powiesz, kurczę, mogłem wejść w ten rynek. Dużo łatwiej ci będzie nawet znieść tą sytuację, że my spadniemy niżej, a później odreagujemy w następnych miesiącach, bo będziesz po prostu na plusie. Jeżeli połączymy sobie te wszystkie kropeczki, co się dzieje teraz na świecie, to bardzo, ale to bardzo duże prawdopodobieństwo jest to, że ten rynek do góry będzie szedł, że będziemy mieli naprawdę bardzo duże wzrosty. Więc po prostu nie chciałbym, żebyś to przegapił i chciałbym, żebyś 1/3 kapitału po prostu ulokował sobie dzisiaj, jutro, po prostu na dniach, tak? Teraz, bez większej rozkminy. Drugą z tych naszych trzecich, tak? Czyli drugą trzecią, zostawiasz sobie na tak zwane DCA. Czyli wrzucasz sobie ten kapitał, czy to codziennie, czy to co drugi dzień, czy to co tydzień, czy to na przykład na poszczególnych tutaj etapach, czyli możesz sobie ustawić na przykład zlecenia oczekujące, cokolwiek i po prostu wrzucasz ten kapitał w rynek w jakimś tam odstępie czasu, po prostu zamiast pójścia i nie wiem, do kina lub kupienia sobie nowego telefonu, nowych ubrań, cokolwiek, ty raczej te pieniądze po prostu przeznaczasz na to, żeby kupować sobie różne projekty kryptowalutowe. I trzecia część, czyli te nasze trzy z trzech, zostawiasz sobie w tak zwanych stablecoinach na wypadek wielkich korekt. Czyli chociażby, jeżeli byśmy właśnie tutaj spadali te 20%, to ty wtedy właśnie wchodzisz sobie większym kapitałem, dokupujesz sobie jeszcze większą ilość tych projektów. Czyli to jest na zasadzie takiej, teraz na przykład takim kobiecym językiem, że chcecie sobie kupić nową torebkę, tak? I patrzycie, o kurde, nowa torebka w sklepie, dobra, ale fajna, ale fajna. I teraz nie wiadomo, cena może pójść do góry, no bo taka fajna, bo dużo osób chce ją kupić, ale może też pójść na dół, no bo kurczę, ta cena jest dosyć wysoka. No i kupcie sobie tą jedną torebkę dzisiaj, drugą torebkę sobie kupcie za jakiś czas, trzecią torebkę kupcie sobie jeszcze za jakiś czas, jeżeli ta cena tej torebki po prostu zejdzie niżej. Jeżeli nie, fajnie, macie torebkę, jesteście zarobione, jeżeli pójdziemy w górę. Więc to jest jakby taki mój najbardziej łopatologiczny sposób myślenia, jak wchodzić w rynek, jeżeli faktycznie nie masz żadnego doświadczenia, a chciałbyś w tym rynku uczestniczyć, do czego naprawdę tutaj mocno nakłaniam. Czyli podzielić sobie kapitał na trzy części. Jedną część rzucasz sobie dzisiaj, drugą część po prostu zostawiasz na tak zwane uśrednianie, tak zwane DCA, o którym Przemek Wójcik zawsze mówi, więc odsyłam tutaj na kanał Go Live. Trzecią część zostawiasz sobie w stablecoinach na wypadek właśnie większej korekty, wrzucasz większy kapitał. I druga sprawa jest taka, że mamy dostęp do tak zwanych exchange ideas. Więc jeżeli wejdziecie sobie na Swipecoin, w ogóle ta aplikacja jest no, obowiązkowa na waszym telefonie, ale można też się również zalogować do niej z pozycji przeglądarki. Więc ja mam na telefonie Swipecoina, używam go praktycznie codziennie. I mamy tutaj coś takiego jak All Exchange Ideas. I to są analizy na projekty długoterminowe. Czyli chociażby mieliśmy wczoraj wrzucaną Kusamę, tak? Czyli to jest projekt, Przemek Wójcik o nim mówił wczoraj, Mike Sotero, Curtis Cobain o nim dużo mówią. I tutaj mamy po prostu coś takiego jak sugerowane wejście pierwsze, sugerowane wejście drugie. Czyli widełki cenowe, po których my chcielibyśmy w taki projekt inwestować. I zauważcie, że to nie jest tak, że dzisiaj kupicie, jutro zarobicie, tylko prawdopodobnie będziecie czekać kilka tygodni, może kilkanaście tygodni, aż jakieś te profity będą. Czyli dzisiaj inwestując, na przykład kupując jedną Kusamę, tak, jedną sztukę tego projektu Kusamę, jeden token za $45, wy dopiero realizować zyski będziecie, jak ta Kusama wzrośnie do $100, czyli to jest dwukrotność z inwestycji, to jest 100% w skali nie wiem ilu, kilkunastu tygodni, kilku miesięcy, zobaczymy co rynek po prostu da, co nam pokaże, tak, ale inwestując dzisiaj na przykład 1000 złotych w tą Kusamę, ty chcesz dopiero wyciągać 2000 złotych, więc to jest naprawdę bardzo duży potencjał, ale to się nie zadzieje w skali jednego dnia. I teraz idąc sobie na ten wykres właśnie Kusamy, bo wczoraj było bardzo fajne pytanie na Discordzie, kiedy właśnie w taką Kusamę inwestować, to zobaczcie, mamy te przedziały cenowe i to jest obszar, w którym wy chcecie skupować tą Kusamę. I teraz jest taka sama sytuacja, którą przed chwilą tłumaczyłem. Jeżeli wejdziecie dzisiaj, ok, czyli dzisiaj na przykład inwestujecie, kupujecie sobie jedną Kusamę kosztującą $42 i ona sobie pójdzie do góry, super, zarobiliście pieniądze, ale może być taka sytuacja, że ona spadnie niżej, może na przykład kosztować $35 i na przykład wtedy pójdzie do góry i zarobicie więcej niż jakbyście kupowali ją po $42. Tylko nie ma pewności, że tak głęboko spadniemy. To jest wszystko spekulacja. Więc najlepsze moim zdaniem, co możemy robić jako doświadczeni inwestorzy, a nie jako właśnie tutaj hazardziści, gamblerzy i spekulanci, to po prostu kupować sobie, rozłożyć siatkę zleceń, wejść sobie na przykład po tej cenie, wejść sobie po cenie niższej, wejść sobie po cenie jeszcze niższej, dokupować sobie okresowo po prostu
w tym obszarze. I czy wy sobie kupicie tą kusamę za 42 dolary, czy wy ją sobie kupicie za 35 dolarów, to nie zrobi wam aż tak wielkiej różnicy. Wiadomo, oczywiście zrobi troszeczkę różnicy, bo na przykład kupując ją dzisiaj i realizując całe zyski na Take Profit 1, jest 140% zwrotu z inwestycji, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Ale jakbyśmy czekali na najlepsze wejście i realizując zyski na Take Profit 1, mamy już aż 200% zwrotu z inwestycji, więc to jest razy 3. Trzykrotnie powiększacie swój kapitał. Inwestując 1000 zł, wypłacacie 3000 zł. Więc to jest duża różnica, aczkolwiek tak jak powiedziałem, moim zdaniem najlepiej być pomiędzy, czyli zrobić to, żeby był wilk syty, owca cała. Nie macie możliwości złapać najniższego dołku i najwyższego szczytu. To jest po prostu nierealne. Nie jesteśmy na tym poziomie, nie mamy takiego kapitału, nie przewidzimy przyszłości. To w ogóle zapomnij o tym, żeby łapać najniższe dołki i wychodzić na najwyższych szczytach, bo nie o to chodzi w tej grze. W tej grze chodzi o to, żeby być stosunkowo nisko, czyli w tych takich naszych przedziałach cenowych, które są fajne do właśnie skupowania, czyli teraz na przykład jest tanio, teraz warto kupować i realizować zyski stosunkowo wysoko, tak? Czyli gdy ten rynek faktycznie idzie do góry, dlatego nie mamy na przykład tylko jednego sztywnego wyjścia, że jak Kuzama osiągnie 100 dolarów, to wychodzimy i cześć czołem, tylko zobaczcie, że mamy na przykład trzy wyjścia, bo Mike Sotero, czyli osoba, która na przykład daje nam taką analizę, on nie wie, czy my się zatrzymamy na 100 dolarach, czy może my polecimy na 170, a może my polecimy na 370. Więc zobaczcie, jakie to jest duża zbieżność. I po prostu o to chodzi, że my chcemy być mniej więcej po środku. My chcemy być w tym rynku, chcemy zarobić w tym rynku, ale nie chcemy być głupkami, którzy celują w najniższe dołki i wychodzą w najwyższych szczytach. My po prostu chcemy zarabiać dużo pieniędzy, ale nie będziemy nigdy jakby najbardziej tutaj zyskowni, no nie? Więc warto zdać sobie sprawę z tego, że najlepiej być po prostu po środku. Być w tym rynku, ale również mieć jakieś tam zaplecze finansowe, żeby na przykład dołożyć tego kapitału. I tutaj jest cała w ogóle zakładka z przedostatnich tam 2 lat, sobie naniosłem na TradingView, czyli to jest nic innego jak te projekty właśnie z All Exchange Ideas. Czyli zobaczcie, że ich troszeczkę tutaj mamy i takie zadanie domowe na ten tydzień, na ten weekend, żeby sobie właśnie przeanalizować, które projekty chciałbym tutaj poinwestować, zobaczyć, jak to wszystko wygląda na wykresie. Ja dwie ostatnie strony naniosłem sobie po prostu na TradingView. I na przykład zobaczcie, Gala, czyli taki fajny projekt, który sam mam w portfolio, przepraszam, znajduje się obecnie w naszych widełkach cenowych. Więc taką galę można sobie na przykład dokładać dzisiaj do portfela. I zobaczcie, jaki to jest duży potencjał. Do pierwszego wyjścia mamy 370%, więc to jest mnóstwo pieniędzy na plus. Do drugiego wyjścia mamy 700%, więc to jest mnóstwo naprawdę pieniędzy. Tutaj trzeciego wyjścia nawet nie ma. Więc ogólnie, jeżeli taki projekt faktycznie będzie zaliczać wzrosty, a jest to prawdopodobne, to naprawdę mocno na tym zarobimy. Na przykład taki maker, który był również dawany, już swoje targety zrobił, tak? Czyli my sobie go skupowaliśmy na samym początku tutaj po 600 dolarów. Oczywiście to nie jest tak, że musimy kupić jeden token za 600 dolarów. My możemy sobie tego makera kupić za 10 dolarów, za 20 dolarów, tak? I po prostu czekać, aż urośnie. I my mieliśmy pierwsze wyjście, mieliśmy już drugie wyjście, więc na takim makerze na przykład my już bardzo dużo byliśmy w stanie zarobić. On jest teraz dosyć wysoko, więc w niego ja bym po prostu nie wchodził. Szedłem sobie dalej, zobaczył, co się dzieje dalej. GRT również nam zrobił jakieś tam profity. Solana, no Solana to w ogóle wyszczeliła w kosmos, tutaj było ponad 1000% zwrotu. To jest, słuchajcie, analiza, informacja po prostu z All Exchange Ideas. My to łapaliśmy po 19-25 dolarów. Tutaj było można sobie pokupować tej Solany. Ja to robiłem, kupowałem tą Solanę i można sobie wychodzić było właśnie w tych tutaj targetach, tak? Matic, podobnie. Zobaczcie, również jest na leciutkim plusie. Tu w ogóle nie spadliśmy w tą strefę, czyli mieliśmy wysłaną, o, to jest w ogóle bardzo fajny przykład, zobacz. Mieliśmy wysłaną taką analizkę, gdy cena była najmniejsza 0,32 dolara. I my nie spadliśmy do naszej tutaj strefy 0,30 dolarów, tylko po prostu odbiliśmy w górę. I to właśnie pokazuje, że nie ma sensu być tutaj perfekcjonalistą, tylko właśnie jeżeli mamy jakiś tam margines błędu, kilka procent w tą, kilka procent w tamtą, aż nas tak bardzo nie zbawi. Podobna sytuacja była na linku, tak? Więc zobaczcie, że po prostu niektóre projekty nawet nie zaliczyły swoich stref. Więc mamy tu naprawdę tych projektów dosyć sporo.
Ja bym ogólnie nie był zwolennikiem ładowania 40 projektów do swojego portfolio, bo nie będziecie w stanie tego wszystkiego, że tak powiem, kontrolować. Po prostu tego będzie za dużo, nie jesteście w stanie po prostu siedzieć 24 godziny przed wykresem, bo macie pracę, macie rodzinę, macie obowiązki, męża, żonę i tak dalej, więc to jest normalne. Ale na przykład wybrać sobie, zobaczyć 5-7 projektów, które znajdują się w widełkach, które są mniej więcej gdzieś tam aktualne, czyli chociażby taka Kusama, tak? Kusama znajduje się w widełkach, nie jest głupim pomysłem, żeby ją sobie dzisiaj kupić wrzucić do portfela, tak? Czy to za $10, czy to za 20, czy to za 1000, 2000. Po prostu tutaj zależy od twojego budżetu. Tylko pamiętaj, żeby nie inwestować w jeden projekt całego swojego kapitału. Bo po pierwsze, ten projekt może sobie zejść niżej, więc fajnie było mieć troszeczkę też kapitału, żeby uśredniać tą cenę. A po drugie, mamy jeszcze bardzo dużo projektów, więc warto byłoby też ten twój kapitał zdywersyfikować sobie pomiędzy inne projekty, tak? Z innych nisz i tak dalej, i tak dalej. Więc nie inwestujemy nigdy 100% swojego kapitału w jeden projekt. Ja tych projektów troszeczkę mam, więc po prostu też mam ten mój kapitał zdywersyfikowany. I na przykład mogę powiedzieć szczerze, że jestem troszeczkę zły na to, że poleciliśmy sobie na te ATH i nie wyprzedałem się z większej ilości tokenów, bo sobie na razie spadamy i mógłbym sobie dzisiaj na przykład odkupować to taniej, albo miałbym stablecoiny na to, że jeżeli zlecimy sobie niżej, no to ja odkupię jeszcze taniej. Ale z drugiej strony ja sobie myślę, kurczę, i tak jestem mega zadowolony z tego, co się dzieje aktualnie. Z rendera na przykład wyszedłem bardzo pięknie, tak? Więc ja render skupowałem, zobaczcie, to nie były jakieś nie wiadomo jakie sumy. Render kupowałem po $2 za $500, tak? Później był po $1 za $500. Później najniższe wejście mam po 3 centy, tak? Za $100. Później kolejne wejście po pół dolara. Też $100 w niego wpakowałem. No i teraz sobie poszliśmy wyżej. Ja sobie gdzieś tam wyjąłem część moich pieniędzy właśnie z rendera i to jest tak naprawdę jedyna pozycja, którą trzymam w stablecoinach. Gdzieś będę ją lokować, jeszcze nie wiem tak naprawdę gdzie. Gdzieś sobie będę ją dorzucać, ale no udało mi się wyjść pięknie, więc z tego na przykład jestem mega zadowolony, tak? I tak po prostu będzie na tym rynku, że czasami będziecie mega zadowoleni z siebie, a czasami po prostu coś można było zrobić lepiej, bo wiadomo, zawsze można zrobić coś lepiej. Więc taki mój jeszcze tutaj jeden apelik. Jeżeli ktoś jest poza rynkiem, wrzucić jakiś kapitał. Jeżeli ktoś siedzi w rynku, no to powoli sobie uśredniać cenę, czekać też na niższe wartości. Tutaj Łukasz robi naprawdę zajebistą robotę. Jak sobie wejdziecie właśnie na kanał Stocks & Crypto i będziecie chociaż sobie w inwestycje, zobaczcie, macie rozpisane mniej więcej jak Łukasz to robi z ulą, tak? Czyli swoje poziomy DCA naniesione na wykres, tak? Jak to wszystko wygląda. Więc również się możecie zainspirować. To nie jest tak, że musicie brać jeden do jednego, co tutaj jest wrzucane, ale warto się po prostu zainspirować tym, co właśnie robią inne osoby, no bo daje wam to jakiś taki pogląd, tak? Jakąś taką całościową sytuację. Tak samo na rozmowy ogólne, podsumowanie, takie streszczenie właśnie ostatniej sesji Go Live, na przykład Kurtisa Cobaina. Tu jest po prostu złota wiedza i warto po prostu byłoby to sobie zaimplementować. No bo, no kurde, ja mogę powiedzieć, że Łukasz robi tu naprawdę szmat zajebistej roboty. Nie musisz tracić na przykład godzinę czasu na sesji. Czasami po prostu ktoś nie ma tej godziny, masz tutaj w pigułce. Jeżeli coś cię interesuje, możesz sobie na przykład wtedy wejść, obejrzeć całość, zobaczyć z detalami, jak to wszystko wygląda. Więc naprawdę wielki apel, zainteresujcie się na maksa, bo ten rok, może jeszcze kolejny, będzie po prostu rozpierdzielem. Powiem tak, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że można zarobić bardzo dużo pieniędzy. Więc dwie rzeczy są na plus, tak? Duże prawdopodobieństwo, dużo pieniędzy. Ja w tym po prostu jestem. Jeżeli jest taka możliwość, ja w tym po prostu jestem i nie chcę zmarnować sytuacji. Jeżeli chodzi o nasze ostatnie powiadomienia na Swipe Coin Leverage, też chciałbym przez to przejść. Zobaczcie. Mieliśmy tak, na przykład dwa ostatnie setupy na Ethereum chciałbym tutaj przeanalizować, bo to jest bardzo fajna rzecz. Mieliśmy setup na przykład 16, tak? On był przeze mnie rozbity na części pierwsze na Discordzie. Możecie sobie tam wejść w zakładkę Swipe Coin Leverage i możecie sobie zobaczyć, jak właśnie rozpisywałem ten setup na jednominutowym przedziale cenowym. I tutaj wielki też apel do wszystkich osób, czy to jesteś osobą początkującą, czy to jesteś osobą zaangażowaną. Zobacz. Dołączając do Akademii, dostajesz dostęp naprawdę do zajebistych narzędzi. I ja to zawsze porównuję z siłownią. Są osoby, które kupują karę na siłownię i na tym się kończy ich przygoda zmiany sylwetki. Ok? To jest pierwszy typ osób.
Drugi typ osób to są osoby, które kupią karę na siłownię i będą chodzić na tą siłownię i po 6 miesiącach stwierdzą, że nic za bardzo się nie dzieje. To jest drugi typ osób. I jest trzeci typ osób, którzy kupią karę na siłownię, będą chodzić na tą siłownię, na tej siłowni będą, uwaga, uwaga, słowo klucz, ćwiczyć, będą zasięgać informacji od trenerów personalnych, z Google, z YouTube'a, od znajomych, będą po prostu rozwijać swoją wiedzę, znowu będą ćwiczyć, implementując kolejne informacje, zainteresują się dietetyką, poprawią swoje jedzenie, znowu zaimplementują kolejne informacje, polepszą swój sen, znowu będą ćwiczyć i za 6 miesięcy znajomi ich się posrają, jeżeli zobaczą, jaki oni progres sylwetkowy zrobili. I to jest trzeci typ osób. Więc mamy trzy typy osoby. Jeden typ osoby po prostu płaci za karę i po prostu tyle, koniec, kończy się jego przygoda z treningiem, może pójdzie dwa razy na siłownię i tyle. Druga osoba płaci i po prostu chodzi i nie wie do końca, co tam robi. Trzeci typ osób to jest osoby, które są najbardziej zaangażowane i te osoby mają zajebiste efekty. I tak samo możesz robić tutaj, w akademii. Są osoby, które tutaj przychodzą i po prostu opłacają subskrypcję i na tym się kończy ich przygoda inwestycyjno-tradingowa. Po prostu opłacają subskrypcję, dwa razy się zalogują, przejdą coś tam na samouczkę, coś tam zobaczą, jakiś filmik obejrzą, może pójdą na gołę, do końca nie wiedzą w sumie, co tutaj robią. Po miesiącu, po dwóch, po trzech miesiącach mówią, a w sumie to nie dla mnie, to nie działa. To jest jeden typ osób w akademii. Drugi typ osób przyjdzie tutaj i faktycznie pójdzie na to go live, coś sobie puści, jakiś tam kopiuj wklej, coś zarobi, coś straci, pobuja się tutaj 6 miesięcy, rok, w sumie coś tam zarobi, w sumie coś tam nie zarobi, do końca nie wie, o co chodzi. I trzeci typ osób to są już wyjadacze, którzy możecie chociażby zobaczyć na Hall of Fame, ja tutaj przytoczę na przykład Oli, tak, która miała przejebaną sytuację życiową, naprawdę moim zdaniem, no to jest jedna z gorszych chwil w życiu, jakie możecie w ogóle przechodzić, tak? Możecie sobie poczytać o historii Oli na Hall of Fame. I ta dziewczyna, pomimo tego, że była w głębokiej depresji, była w stanie mieć fenomenalne efekty. I dużo jest takich osób, które po prostu przychodzą i zaangażują się na 100%. Ja mogę sam powiedzieć, że ja byłem taką osobą 3 lata temu, gdy ja dołączałem do akademii. To ja po prostu 3 lata temu zaangażowałem się na 100%. Ja chodziłem na każde live'y, ja chodziłem w nocy na te live'y. Sorry, bo ten ekspres do kawy mi się wyłącza. Chodziłem w nocy na te live'y, bo chodziłem po prostu na żywo do Kurtisa Cobaina, żeby on w nocy mi robił analizę. I ja po prostu zagrywałem wszystko. Wstawałem w nocy, patrzyłem na Swapcoina, patrzyłem na wykres, patrzyłem, co się dzieje, słuchałem, czytałem, analizowałem. Ja naprawdę byłem na 100% w to wkręcony i miałem zajebiste wyniki. I się po prostu z tego wszystkiego cieszyłem. Więc chciałbym, żeby po prostu każda osoba była w tej trzeciej grupie, czyli nie tylko płacimy za dostęp, nie tylko chodzimy sobie i kopiujemy entry 1, entry 2 i koniec, tylko faktycznie zaangażujmy się na 100%. I pod pojęciem zaangażowania na 100% ja mam chociażby właśnie setupy, które macie tutaj. I zobaczcie. Był setup podawany na Ethereum. Można było sobie, oczywiście, jeżeli jesteś osobą początkującą, zagrywasz sobie entry 1, zagrywasz sobie entry 2, ustawiasz sobie stop lossa, ustawiasz sobie take profity. To jest twoje zadanie. Osoby początkujące, to jest twoje zadanie. Po prostu więcej ciebie nie interesuje. Na razie jesteś na tym etapie, że po prostu uczysz się w ogóle ustawiać transakcje. Uczysz się zarządzania ryzykiem. To jest spoko. Ale idąc dalej w las, ty chcesz poznać różne rzeczy. Chociażby właśnie linię trendu, liquidity, przebicie struktury i tak dalej. Strefa popytu, strefa podaży, świeca bączek i tak dalej. Ty chcesz po prostu tego, to wszystko poznać. I zobacz, tutaj był setup z jednominutowego przedziału czasowego, który, tak jak powiedziałem, ja wrzucałem to na Discord. To jest na Discordzie wrzucone. Ten po prostu rysuneczek i zaznaczona strefka. I tutaj mimo tego, że ten setup poszedł na stop lossa i po prostu jako osoba początkująca ty powinnaś złapać tego stop lossa, powinnaś stracić część swojego kapitału po prostu, oczywiście z poprawnym zarządzaniem ryzykiem, ale ja na przykład ten setup wyciągałem tutaj profity. 3 do 1, tak? Miałem po prostu rozegrany setup. Grałem do kolejnej strefy tutaj supply i po prostu tu w tym momencie troszeczkę niżej, tutaj wyciągałem po prostu pierwsze profity. Więc nawet w setupie przegranym można było złapać jakiś tam profit. Więc to jest ważne, żeby w przygodzie swojej tutaj tradingowej iść po prostu jak najbardziej do przodu i poznawać... I poznawać te wszystkie zagadnienia bardziej skomplikowane. Oczywiście to nie jest na pierwszy tydzień, pierwszy miesiąc, bo to są rzeczy już, które wymagają faktycznie no, dużej znajomości wykresu, tak, dużej znajomości analizy technicznej i tak dalej, ale to są rzeczy, które faktycznie będziecie w stanie robić. Tak samo był przykład wczorajszy. Tego setupu przyznam się szczerze, że nie zagrywałem. Byłem w adzie, którą wybiło mi na break even, ale ten setup również był wczoraj do grania. To był identyczny praktycznie setup,
który był no, przed sekundą rozkładany. Jedyne, co mi się nie podobało, to troszeczkę, żebyśmy mieli na przykład większy tutaj szczyt i coś takiego, tak? Okej, nie zrobiliśmy tego, ale praktycznie schemat był ten sam. Czyli poszliśmy sobie do góry, uzbierało się jakieś liquidity, ostatnia strefa tutaj na wypełnieniu imbalansu, można było praktycznie wchodzić co do pipsika i można było takim tradem sobie zaliczać znowu do strefy supply, można było łapać jak prawie 5 do 1, tak? 4,7 do 1. Więc takie setupy będą bardzo, bardzo mocno powtarzalne. Taki setup mieliśmy na Solanie, który się rozegrał wraz z naszym właśnie TP-kiem. I tutaj nie robiliśmy gdzieś tam 1 do 5, czy tam 1 do 4, tylko mogliśmy złapać 1 do 20. I też chciałbym, żebyście się teraz skupili. Czyli jeżeli już ktoś faktycznie zdecyduje się zagrywać jednominutówki, czy tam dwuminutówki, trzyminutówki, to zawsze moim zdaniem lepiej zostawiać sobie margines błędu, bo na przykład tutaj, jeżeli ktoś by sztywno zagrywał co do tam któregoś miejsca po przecinku, czyli by ustawił, zobaczcie, na samym tutaj tym knociku, by ustawił swojego stop lossa, czyli by ustawił właśnie te 176,952, by go ten tutaj mini mikroskopijny knocik wybił i ta osoba dzisiaj by po prostu chodziła tak zmielona, tak zła, że nie złapała tego trade'u, a wystarczy troszeczkę wrzucić tego marginesu błędu. Ja zawsze tłumaczę, że po prostu trochę sobie nawet na oko dodać, wiecie, tak jakby ten spread, ten po prostu troszeczkę, nawet jak zrobicie tak, wiecie, duży ten margines błędu, zepsuje wam to RR. Oczywiście wam zepsuje to RR, ale lepiej trochę ten margines błędu dodać, tym bardziej na jednominutówkach i tym bardziej na altcoinach. Pamiętajcie, że to jest rynek bardzo zmienny, tak? Więc takie knociki będą. Te osoby wiedzą, że tutaj część osób chce zagrywać ten setup, bo wygląda on naprawdę zdrowo. No i poszliśmy sobie bardzo ładnie. Więc osoba, która zagrywała tutaj po prostu kopiuj i wklej z entry 1 czy tam z entry 2, mogła złapać tego całego swinga, który poszedł na take profit 3. Osoba, która zagrywała z jednominutówki, mogła złapać naprawdę bardzo dobry swing rzędu 25 do 1. W ogóle to jest moim zdaniem abstrakcja, no nie? To są naprawdę wielkie sumy. Tylko tak jak powiedziałem, to nie jest proste, to nie jest łatwe, tego trzeba się nauczyć. Dobrze usłyszałeś, ani proste, ani łatwe, to jest naprawdę skomplikowane. I na przykład taki Charlie Del Sol, z którym wczoraj mieliśmy Zoom Cola, to on mówił, że został dopiero profitowym po 1,5 roku. Więc 1,5 roku gościu po prostu analizował te wykresy, uczył się, nawet nie wiem gdzie, bo tam nie pytałem, uczył się tego wszystkiego, dopiero po 1,5 roku zaczął zarabiać na rynku. I on właśnie tłumaczy, w jaki sposób zagrywać tutaj jednominutowe przedziały czasowe, więc no na pewno polecam Charlie Del Sol. Jeżeli jeszcze nie znasz, to warto by było poznać, bo on właśnie takie setupy tutaj no, rozbija nam na części pierwsze, tak? No ale tak jak powiedziałem, to nie jest dla osób początkujących, to jest dla osób już mocno zaawansowanych, bym powiedział, ale taką osobą chcesz się stać. Nie chcesz być osobą, która kupuje karnet i koniec przygody z siłownią, nie chcesz być osobą, która kupuje karnet i po prostu chodzi sobie na siłownię. Ty chcesz być osobą, która kupuje karnet, chodzi na siłownię, ćwiczy na niej, rozwija swoje umiejętności, poszerza swoją wiedzę, zdobywa nowe informacje, dorzuca do tego dietę, dorzuca do tego lepszy sen, dorzuca do tego suplementację i tak dalej, i tak dalej. I tak jak powiedziałem, po 6 miesiącach twoi znajomi po prostu zestarają się, jeżeli zobaczą, jaką ty formę robisz. Więc temu, no, tego wam życzę, tak? Tego wam życzę, a jeżeli ktoś ma jakieś pytanka, no to wiadomo, Discord jest do dyspozycji. A, słabo mi było słychać, tak? Kurde, sorry. Ciekawe czy. Cały czas dobrze wszystko. Tak? Bo tutaj pisali, że właśnie słabo słychać. No dobra, mam nadzieję, że powtórka będzie chyba ok. Cały ten czas dobrze słyszę. A, tu jest czat. A, ja nawet nie wiem, czy jest czat, sorry. Jest czat, jest czat. Przez cały czas. No. Dobra, Kamilo, zostawiam ci scenę. Dobra, dobra, no to okej. Okay. Powiem wam tak, to jest właśnie moje zacofanie. Jestem troszeczkę starszy od wielu pewnie z was i tak dalej, to jest moje zacofanie. Jeśli chodzi o aplikację, takie rzeczy, bo po prostu nie wiedziałem, że to jest czas. Ale mniejsza z tym. Słuchajcie, powiem wam tak, mam taki jeden wniosek po tym, co Franek mówił i powiem wam, wyobraźcie sobie sytuację, że Franek jest mi 3 lata. Franek chodzi do najlepszych, bo tak naprawdę jest bardzo mocną osobą zaangażowaną w to, co robi. I teraz popatrzcie się, on wie, do kogo warto chodzić, wie, od kogo warto się uczyć. I teraz swoje 3-letnie doświadczenie on wam tu skraca 2 razy w tygodniu w takiej pigułce, gdzie tak naprawdę
On pokazuje, że wystarczy tylko faktycznie kopiować sygnały, że wystarczy teraz, już mając jakiś tam bufor tych zarobków, że już po prostu gdzieś tu widzimy te wyniki, jakieś coś się dzieje i tak dalej. On pokazuje, jak grać, jak wchodzić, jak sobie tak naprawdę, jak ktoś przyjdzie na takie spotkanie kilka razy, to tak naprawdę na tej podstawie będzie mógł sobie stworzyć swój trading plan, czy tam plan inwestycyjny. I to jest w ogóle dla mnie niesamowite, bo macie pigułkę tego, co jest na Go Live'ie, tutaj w takich najważniejszych informacjach. Więc jakby jest tutaj teraz 34 osoby, uważam, że tutaj Franek dał teraz ogromną wartość, za co Franek, dziękuję Ci bardzo, bo naprawdę dla mnie to jest mega. Ale ja powiem, że dzisiaj wam też nie zostawię was tutaj bez wartości i myślę, że tą wartość też wam dzisiaj zostawię i myślę, że też nawet bardzo dużą. Od rana dzisiaj już coś tam wrzucałem na Go Live'a, jeśli, może nie na Go Live'a, tylko na Discorda, jeśli widzieliście. I właśnie chciałem się do tego odnieść. Okej, właśnie, więc jakby samą statystykę i wszystko zaraz wam pokażę. Ale chciałem wam pokazać jedną bardzo ważną rzecz i wam to wytłumaczyć. Franku, czy widzisz dobrze ekran, czy wszystko jest w porządku? Tak, wszystko jest okej, no. Okej. Dobra, super. Chciałem wam pokazać kilka rzeczy, które są moim zdaniem bardzo ważne, bo to są rzeczy, których tak naprawdę nigdzie można nie usłyszeć. To są moje jakby prywatne wnioski. Dzielę się z nimi z wami, ponieważ każdy z was, grając z Cyphera przykładowo, czy jakąkolwiek inną strategię, może się w takim miejscu znaleźć, jak na przykład dzisiaj wrzucałem na Discord i chciałem wam pokazać, już nawet nie chodzi o to, żeby powiedzieć, co powinno się robić, albo jak to powinno się robić, tylko chcę wam pokazać dwie różnice, jakie są w tej sytuacji, jak do tego można podejść i jak moim zdaniem warto do tego podejść. I już wam pokazuję właśnie jedno z takich zagrań i to będzie prawdopodobnie to. Tak. To zagranie pokazałem wam dzisiaj na Discordzie. I w momencie, kiedy ja wam pokazałem to zagranie, już wam to pokazuję jeszcze tutaj. W momencie, kiedy ja wam pokazałem to zagranie, nasza cena była. Oczywiście mój internet, widzę, że już pokazuje się wsterki. Wczoraj też pokazał. Okej, i teraz popatrzcie się. Cena była pomiędzy żółtą a czerwoną linią, czyli pomiędzy miejscem naszego wejścia w pozycję. I to jest teraz bardzo ważna informacja, bo teraz popatrzcie się. Zagrywając taką pozycję, możemy zrobić kilka rzeczy. Wypiąłem drugi monitor, możemy to zrobić. Zagrywając taką pozycję, jak ona była przykładowo w miejscu, kiedy ja gdzieś tam wchodziłem, powiedzmy, niech ona będzie gdzieś tutaj, to tak naprawdę mogliśmy mieć dużo lepsze RR, jeśli chodzi o taką pozycję. Tak, bo grając do TP2 przykładowo, mogliśmy tutaj mieć profit 4,41 do 1. Jakby można by powiedzieć, że to jest taka pozycja, która się nazywa złotym gralem, tak, że o kurczę, jest, możemy z tego samego setupu wyciągnąć przykładowo dwa razy więcej zysku. I powiem wam, widzę na to dwa rozwiązania. Jednym rozwiązaniem jest fajnie, można wyciągnąć z tego dwa razy większy zysk, jak liczyć sobie Kamilo, bo widzimy pokażę. Cyphera, wiesz? Widzimy Cyphera ciągle. Czekaj. Nie przepiłeś ten udostępniania. Ja nie wiem, co ja z tym, nie wiem, co z tym komputerem, naprawdę powiem szczerze, że Stary, powiem ci tak, jak masz kilka monitorów, wiesz, jeszcze streaming, jeszcze to jest no dużo rzeczy, więc normalka. no, dobra, zobacz teraz, czy teraz wszystko spoko? Teraz widać tak. Tak, twój ekran widać, no. Okej. No to powracamy. Dobra, to teraz patrzcie się. W momencie, gdzie ja wchodziłem na rynek, to ta pozycja była gdzieś tutaj. Ona się dopiero tak naprawdę była w widełkach, tak? Czyli jak mielibyśmy zlecenie oczekujące ustawione, to ono by się odpaliło, tak? Ale kiedy ja wchodziłem na rynek, no co czy, no już jakby było zlecenie wcześniej postawione, więc jakby spoko, wszystko fajnie, ono się odpaliło, tak? Ale w momencie, kiedy ja wszedłem na rynek, na przykład ktoś z was mógł na przykład dzisiaj wchodzić pierwszy raz, czy tam nie wiem, no, dzisiaj mi się pojawiło takie zlecenie dopiero pierwszy raz, że nie dało mi się wczoraj ustawić tego zlecenia oczekującego, bo to jest prawdopodobnie zlecenie oczekujące z 11 marca. Mam radę to w każdej chwili sprawdzić, ale nie wiem, czy szkoda, nie szkoda nawet na to czasu. Ale teraz tak, dwa rozwiązania są na to, tak?
czyli mamy w tym momencie do TP2, tak jak widzicie, do TP2 mamy 4,41 większy zysk do straty. Więc jakby jest to wszystko fajne i to można określić jako złoty gral, ale czy to jest dobre podejście? To jest indywidualna kwestia, ponieważ ja uważam, że nawet jeśli ta cena była tutaj, lepiej ustawić jest zlecenie dalej oczekujące, tylko już wtedy nie limit, a stop i dalej grać tak, jak mamy w normalnych wygraniach 2 do 1. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ta cena pójdzie do stop lossa, to po pierwsze blokujemy się od stop lossa, a druga kwestia jest taka, że z perspektywy czasu, nawet i miesiąca, ten jeden trade nie zrobi nam różnicy. Nawet jeśli nam zrobi tą różnicę, powiedzmy, na naszym prywatnym koncie 1%, to tak naprawdę to z perspektywy całego miesiąca nie robi wyniku. Więc jakby moim zdaniem dużo lepszą opcją jest ustawienie wtedy stop limit, stop, sell stop. I wtedy po prostu poczekanie, aż cena wróci, tak naprawdę 50% ryzyka minimalizujemy względem uciekania do stop lossa. Druga kwestia, którą chciałem z wami poruszyć, bardzo ważna kwestia, ja dochodzę do takiego wniosku, że będę tych alarmów ustawiał więcej. Pierwszy alarm to będzie alarm na stopniu C, tak, czyli na punkcie C, który tak naprawdę będzie informował mnie o usunięciu zlecenia. Jakby do tej pory robiłem to na zasadzie takiej, że nie wysyłałem linii, tylko po prostu brałem to mniej więcej przy TP3 i usuwałem zlecenie. Jakby wartościową rzeczą jest to, żeby faktycznie ustawiać te alarmy, bo czasami, tak jak ja wchodzę tylko rano i wieczorem na wykres, to statystyka, wszystko fajnie, ale na koncie powiem wam, że wczoraj się zdziwiłem, bo pierwszy raz mi się zdarzyło, odkąd gram, czyli od początku grudnia, że pozycja po prostu doszła do profitu czwartego i wróciła do stop lossa. I ja jakby byłem poza rynkiem, więc jakby jest to dla mnie też wniosek, żeby jednak te alarmy ustawiać też na punkcie C. I druga kwestia, szukam teraz na CTradera, na którym ja zagrywam, szukam też takiego narzędzia, które będzie automatycznie przedstawiał stop loss w momencie osiągnięcia profitu pierwszego. Więc jakby to jest fajne. Druga kwestia jest taka, którą wam chciałem pokazać i poruszyć, bo jest bardzo ważna i uważam, że jesteśmy w niesamowitym momencie miesiąca i w ogóle w historii Cyfera, ponieważ nie było czegoś takiego, że mamy już praktycznie drugą część miesiąca i mamy tak mały zysk. W tym momencie 3% zysku grając 1 do 1 całego miesiąca, 1% zysku grając 2 do 1 i 5% zysku grając TP3. I powiem wam, że bardzo ważny to moment uważam, ponieważ tak słabego momentu jeszcze nie było pod kątem jakby wyniku i chciałem wam pokazać jedną rzecz. Wykres sam chodzi, sam działa, tak? My nie mamy wpływu na to, co się wydarzy z wykresem i tak naprawdę czy gramy supply and demand, czy gramy cyfera, czy gramy cokolwiek innego, to my dopasowujemy się do rynku, a nie rynek do nas. I teraz popatrzcie się, możemy za każdym razem robić to samo i za każdym razem będziemy mieć inny wynik, dlatego że to rynek dyktuje warunki i my do tego rynku się musimy dostosować, więc jakby uważam, że to jest niesamowity czas i okres w cyferze. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób w tym momencie podda się, zwątpi, pomyśli sobie przez cały tydzień, przez cały miesiąc, codziennie wrzucam zagrania, a na przykład mam 1% zysku dopiero. I tak naprawdę w takich momentach dużo ludzi może odpuścić, a tak naprawdę uważam, że dopiero teraz Cypher zrobi wynik w marcu, albo go nie zrobi. Ale myślę, że będzie dobry wynik. Ale jeśli nie będzie, też jestem na to przygotowany, bo wyobraźmy sobie sytuację, że nawet jeśli według mnie, jeśli 8 czy 10 miesięcy w roku weźmiemy wypłatę z Cyphera, to moim zdaniem jest bardzo dobry wynik, bo moim zdaniem nie ma strategii, która po prostu jest w każdym miesiącu, w każdym tygodniu zyskowna. Jakby druga kwestia, która mi tutaj wychodzi, bo wyciągam coraz więcej wniosków i powiem wam szczerze, że dochodzę do naprawdę mocnych rzeczy, to chciałem wam powiedzieć, że śmiało i świadomie mogę powiedzieć, że chcę zrobić z Cyphera w Take Profit Crew najmocniejszą grupę na świecie w całym proficie. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że nikt nie wyciągnął takich danych, a te dane, które ja wyciągnę, które chcę wyciągnąć teraz, będą naprawdę już bardzo mocne, będą pokazywały nam, jak grać mniej, żeby faktycznie mieć wyniki. I po prostu będziemy sobie to powoli wdrażać. Jakby teraz robię dużo, bo robię moją
robię jeszcze inny projekt związany z tym profit i tak dalej, więc jakby uwierzcie mi, że od 7 rano do 22 siedzę i po prostu głowa jest taka, ale powolutku będę to wdrażał. I druga kwestia jest taka, że wyciągam ogromne wnioski ze statystyki, jak ona jest ważna, jak jest ważny ten dziennik tradera. I powiem wam, że będę chciał oprzeć moją wiedzę, będę chciał wdrożyć ją do każdej strategii, do każdego, żeby każdy miał takie narzędzie, dzięki któremu po prostu będzie pewny tego, co robi na rynku, bez względu, czy będzie zagrywał Cyphera, czy będzie zagrywał to, co Franek. Po prostu uważam, że staje się powoli orłem i chcę po prostu stać się tutaj taką osobą mega pro, żeby osoby, które wejdą do tej profitu, tak, będą miały nie dość, że najlepsze narzędzia, nie dość, że będą miały najlepszą wiedzę, naukę, to teraz jeszcze jedna rzecz, będą miały największą pewność, bo zdobędą kompetencje do tego, żeby sami wyciągnąć takie wnioski. Tworzymy takie narzędzia i myślę, że jest to bardzo taki przełomowy moment dla w ogóle, przynajmniej mnie na pewno, i mam nadzieję, że dla wielu z was, bo naprawdę będę chciał w przyszłości grubo postawić na to, żebyście mieli pewność w tym rynku. A prawda, właśnie to, co tutaj macie, właśnie statystyka. I teraz popatrzcie się. Wszystko pięknie, bo na przykład teraz na obecną chwilę nie ukrywam, że nawet więcej osób z innych projektów do mnie pisze odnośnie tego, co robimy na YouTubie, odnośnie tego, co tutaj się wszystko dzieje. Chcę wam pokazać jedną rzecz, dlaczego wiele osób może być w błędzie. I na przykład dużo osób mi się pyta, jak to jest z tym TP3, no nie wiem, tutaj jest najlepszy wynik, więc jakby lepiej jest to zagrywać. I powiem wam i tak, i nie. Jeśli masz mocną psychikę i duże konto swoje własne, prywatne, jak najlepiej, jest to fajny wynik, nie? 5%. Ale teraz wyobraź sobie sytuację. Tutaj fajnie jest, bo są na przykład dwie pozycje z rzędu, które osiągnęły take profit 4, ale zastanów się nad tym, czy na przykład grając na koncie fundowanym do TP3, czy byłbyś w stanie wytrzymać na przykład 20 pozycji z rzędu, 20 pozycji z rzędu bez profitu. Wiesz, 10, potem 10 pozycji może ci dać 40%, tak? Bo jest przeważnie 1 do 4, czy tam 1 do 4, 30. Ale czy byłbyś w stanie wytrzymać 10-20 pozycji z rzędu bez profitu, jeśli jest gorszy moment? Druga kwestia jest taka, tam jest największy wynik, ale podchodząc na przykład do konta fundowanego, do egzaminu, jakie byś musiał zagrywać ryzykiem, żeby wytrzymać 20 pozycji bez zysku? Okej, finalnie dojdziesz na zysku, tak? Ale jeśli będziesz zagrywał pozycję, nie wiem, 0,1% ryzyka albo 0,2% ryzyka, czy ten zysk w 5% będzie dla ciebie lepszy niż ten 1 czy 2% zysku, grając ryzykiem 0,35% ryzyka? I teraz popatrzcie się, jakie to są ważne informacje. To jest po prostu taki game changer, to jest po prostu taka rozwałka głowy, że po prostu głowa jest mała. Jakby to wszystko jest wyciągane, a będą wyciągane jeszcze lepsze rzeczy, i uwierzcie mi, że dochodzę do takiego momentu, i będzie taki moment, że nie będziemy grać przez cały miesiąc. Uwierzcie mi, nie będziemy grać przez cały miesiąc, bo nie będzie to sensu. Bo jeśli na przykład w miesiącu lutym dochodzimy do 16% zysku, a potem finalnie kończymy miesiąc na 9% zysku, to czy gdybyśmy zakończyli swój miesiąc na 12, nie wystarczyłoby? Czy by to nie było bezpieczniejsze i lepsze? I teraz popatrz się, nie ryzykujemy, mamy zysk zabezpieczony. Naprawdę mam dużo, dużo, dużo i uwierzcie mi, że nie wiem jeszcze w jaki sposób, bo jakby będę się nad tym zastanawiać, ale będziemy naprawdę robić grubą i mocną robotę do tego, żebyście bezpiecznie się czuli na rynku i żeby przede wszystkim nasza grupa IM Take Profit naprawdę robiła nam taką podstawę, jaką nie ma nigdzie w Polsce. Goście, którzy są profesjonalni na rynku od wielu lat, uczyli się, otwierać głowy i będą się zastanawiać, wow, jak oni to zrobili. Do tego dążę, uważam, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby stać się najlepszymi w Polsce. Myślę, że już jesteśmy, a staniemy się, myślę, że najlepszymi na pewno w Akademii. Do tego dążę. I co? Myślę, że jeśli chodzi o ten tydzień, chcę wam jeszcze pokazać tylko jedną rzecz. To jest ciężki moment na rynku, naprawdę ciężki moment na rynku i wiele osób może zrezygnować z tego narzędzia. Mamy tutaj minus 1%, jeśli chodzi o TP2. To jest 18 marca. Dzisiaj nie zagrywam żadnych pozycji. Dlaczego? Dlatego, że w buforze wczoraj było ponad 16 pozycji. I dzisiaj z rana ja się ucieszyłem, że nie było żadnych zagrań na Cypherze. Jeszcze jedną rzecz wam chciałem pokazać. Nie było żadnych zagrań na Cypherze, więc jakby to było bardzo, bardzo duży plus, ale chcę wam pokazać jedną rzecz.
Dlaczego dwie osoby zagrywając to samo mają różne wyniki? Pokażę Wam to na bardzo prostym, przykładzie. I teraz popatrzcie się. Wyobraźmy sobie sytuację, że jakby profit naszego konta chodzi sobie w różny sposób, nie? Zagrywam w ten sposób, ponieważ zrysuję w ten sposób, ponieważ Wam chcę to pokazać. Wyobraźmy sobie sytuację, że tutaj mamy procenty, nie? Przykładowo. Tutaj będziemy mieć 0%. OK. To sobie skopiuję. Nie będę robił tego bardzo rozbudowanego, bo chcę Wam pokazać tylko to obrazowo, tak? Tu jest minus 1%, tu jest przykładowo 1% rachunku, czyli jakby zysk w skali miesiąca i 2% rachunku w skali miesiąca, tak? Dobra, tylko przeliczę te liczby. 2% rachunku zysku w skali miesiąca, 1% zysku, minus 1 i tak dalej. I OK, zrobimy sobie tak. Linia. Przepraszam. Druga linia. To, że już to jest takie nieładne, ale nie chodzi o to, żeby to było ładne, tylko chodzi o to, żeby to było skuteczne. Teraz chcę Wam pokazać pewną rzecz i pewną zależność, dlaczego jedne osoby zagrywają Cyphera i mówią, że nie ma wyników, a drugie osoby nie zagrywają Cyphera i mają wyniki. I teraz popatrzcie się na to z perspektywy tego, gdzie są wysokie linie przez. O jest. Okay. I to powiedzmy, że ta linia, którą teraz rysuję, to są dni. I tak. Okay. I teraz to będzie dzień pierwszy. Komputer idzie do wymiany. Drugi. Trzeci i czwarty. Okej. Okay. I to są dni, jakby pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I teraz popatrzcie się. Jeśli my zaczynamy, wchodzimy sobie na ten rynek pierwszego dnia, tak? Czyli jest początek pierwszego dnia miesiąca, zaczyna się miesiąc. Zaczynamy grać miesiąc, tak? Powiedzmy, przechodzimy do 1%, potem są jakieś pozycje stratne, mamy minus 1%, potem dochodzimy do 2%, potem jakieś pozycje stratne, łapiemy stopa i mamy powiedzmy, nie wiem, minus 1%, potem wychodzimy sobie i przekraczamy już 2% zysku i tak dalej. Teraz popatrzcie, jeśli zacząłeś od początku miesiąca, Kamilo, Kamilo, wyobraź. Kamilo, sorry, że ci wejdę w słowo, ale nie wiem, czy to u mnie, czy w ogóle, ale coś się z udostępnianiem jakby zacięło. Spróbujesz jeszcze raz udostępnić, w sensie wywalić udostępnianie jeszcze raz, bo nie wiem, czy to u mnie. A, chyba cały internet mi padł. O kurde, dobra, to z moim netem coś się stało. Sorry, to z moim netem coś się stało. Okej, dobra. To teraz Wam pokażę tak, wracamy. I teraz wyobraźcie sobie sytuację. Mamy przykładowo pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień i tutaj mamy jakby nasze pozycje, jakby wynik dziennie, nie wiem, powiedzmy, że zakładany wynik dziennie. I teraz patrzcie się. I osoba, która zaczyna od początku miesiąca, tak, to nie wiem, pierwszego dnia ma powiedzmy 1,5% zysku, potem są jakieś pozycje stratne, wychodzi na minus, potem znowu jest plus, potem znowu jest minus, potem jest większy plus, mniejszy minus i tak dalej. I teraz dlaczego mamy różne statystyki, różne zagrania? I teraz wyobraźmy sobie sytuację. Jedna osoba wejdzie od początku, będzie miała statystykę taką, jak wygląda tutaj w Excelu. Druga osoba zacznie drugiego dnia miesiąca i na przykład założy swoje zlecenia w momencie, kiedy większy minus, tak? I się okazuje, że fajnie, my byśmy mieli te 1,5% zysku, tak? Ta osoba dopiero tutaj wchodzi, więc ona tutaj zaczyna swój 0% konta, więc ona już ma tutaj w tym momencie 2%, ponad 2% zysku, prawie 3.
i tak dalej, bo ona nie odniosła tej straty. Ona nie zaczyna od tego dnia od minus 1%, tylko ona zaczyna wtedy od 0% i tak dalej. Tak samo dzieje się z drugiej strony. To jest tak jak z zakupem na górce albo na dołku. Jeśli osoba jakaś zaczyna trzeciego dnia i mamy bardzo wysoko wynik i tak dalej, to w momencie, kiedy pierwsze dni ona będzie miała same straty. Czyli ona od zera, na przykład dojdzie, zamiast do tego, co normalna osoba, która by grała systematycznie, miałaby 0% zysku, bo na przykład była jakaś korekta, tak? Ta osoba od zera procent zysku zejdzie do minus przykładowo 2%. Jakby to jest bardzo ważne. I teraz przełóżmy sobie to samo na pierwszy tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień i czwarty tydzień. I teraz jak to wygląda z perspektywy tygodni? Jeden tydzień jest na zysku, drugi tydzień jest na stracie, trzeci tydzień jest na zysku, czwarty tydzień jest na stracie. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że nie wiem, my zakończymy wynik na 9% zysku, ale osoba, która wejdzie w trzecim tygodniu i tak naprawdę wejdzie wtedy, kiedy wykres, kiedy nie wiem, wyniki są maksymalne w skali miesiąca, to ona zakończy przykładowo ten tydzień na minus powiedzmy 6%. I jakby tutaj są różnice w wynikach. Jakby krótki czas grania na rynku tak naprawdę pokazuje wytrwałość i tak naprawdę musimy się wtedy naprawdę mocno uzbroić w to, żeby mieć cierpliwość. No i druga kwestia jest taka, że dopiero z czasem możemy stworzyć dobry trading plan, bo tak naprawdę dopiero z czasem dojdziemy do wniosków takich, że musimy ustawiać zlecenia oczekujące, że musimy ustawiać alarmy, których wcześniej nie było trzeba. Bo tak naprawdę ostatnio obliczałem, to różnica w skali tygodnia ustawiania zleceń oczekujących była 3%. 3% w wyniku na statystyce na Excelu. 3% różnica była. To jest ogromna różnica, więc myślę, że po prostu tą całą wiedzę, te wszystkie informacje i to wszystko będę chciał powoli przekładać na po prostu wszystkie osoby, które będą tego chciały, bo uważam, że czy jesteś w inwestycjach, czy jesteś w tradingu, myślę, że są bardzo ważne rzeczy i myślę, że to po prostu ułatwia i tak naprawdę bardzo mocno buduje świadomość. Okej, pół godziny zleciało bardzo szybko. Shit, ale się rozgadaliśmy, co? I ja i ty w sumie. Słuchaj, tam pytanko jeszcze do ciebie było, Kamilo, od Oli, że testuje CTrader i czy możesz przybliżyć opłaty na platformach, na których zagrywasz? Opłaty są zależne od brokera. Tak. To... Opłaty są zależne od brokera. I powiem wam szczerze, że ja na przykład się teraz zdziwiłem dwa razy, bo tak naprawdę straciłem $1000 na dwóch pozycjach przez platformę, nie przeze mnie, nie przez mój bot i tak dalej, więc jakby polecam zwracać uwagę za każdym razem, jak otwieracie sobie pozycję, to po pierwsze sprawdzać sobie wasz poziom stop lossa, jaka tam jest kwota. Tak, bo jakby zobaczycie, że mniej więcej, jak gracie przykładowo 0,5% ryzyka, to zobaczycie sobie, że mniej więcej tam kwotę przykładowo na stoplosie będziecie mieć przykładowo $50 albo $100. Więc jakby złożycie sobie na przykład zlecenia oczekujące, czy ustawicie jakąkolwiek pozycję, polecam sobie przelecieć wzrokiem pozycję, czy są mniej więcej w okolicach wartości tego procenta pozycji, tak? Bo u mnie na przykład się zdarzyło w ten sposób, że jestem przekonany, że miałem dobrze wszystko i się okazuje, że na dwóch pozycjach straciłem $1000. Druga kwestia jest taka, że jeśli taka sytuacja jest, następny moment jest taki, żeby lepiej albo sobie robić screeny, bo czasami się zdarza tak, po prostu się sami pomylicie, a czasami jest tak, że jakiś, nie wiem, jakiś problem jest z brokerem i wtedy warto zrobić screena, warto wtedy się odnieść na support do swojego brokera, bo w ten sposób można tracić pieniądze, więc jakby bardzo ważne jest to, żeby się wybiera. To jest mega, mega ważne, co na przykład ucieka, przychodzi, ale już jest. Także jeśli chodzi o opłaty, nie zwracam uwagi na opłaty, zwracam uwagi na wartości moich pozycji. Jeśli chodzi o opłaty, jest to jakiś procent pozycji, więc grając, robiąc w skali miesiąca, to jest ważne. Robiąc w skali miesiąca, tak, nie wiem, powiedzmy, że w lutym mamy o 6-11%, bo cały czas uzupełniam, bo są niektóre pozycje, które po prostu są niezrealizowane jeszcze, tak? Więc jakby cały czas uzupełniam. W momencie, kiedy na przykład mamy jakiś wynik 6%, to nie jest 6%, który będziemy mieć faktycznie na naszym platformie, dlatego że jeszcze do tego dochodzą opłaty.
Są jeszcze różnice. Każdy będzie miał inną różnicę z tego względu, że ma innego brokera. I jakby od u mnie niektóre pozycje zaliczą w Tobosa, które u was nie zaliczą w Tobosa, i niektóre pozycje u mnie się odpalą, które u was się nie odpalą. Więc jakby to wszystko jest procesem i dochodzimy do tego w pewnym czasie. Wszystkiego się uczymy i dopiero z czasem my będziemy mieć wyniki. Dlatego to jest bardzo ważne, że dwie osoby, które robią to samo, nigdy nie będą mieć takich samych wyników. To jest mega ważne. A powiedz nam jeszcze, słychać mnie czy nie? Tak, słychać. A napiszcie na czacie, czy mnie słychać. O, dobra, dzięki, Dawid. Jeszcze tutaj Ola pyta, czy dodajesz spread do pozycji z Cyphera? Ja gram 1 do 1 z Cypherem. Uważam, że są takie dni, jaki na przykład był ostatnio, gdzie tych pozycji było bardzo dużo. Bardzo dużo. Wczoraj miałem w buforze 16 pozycji. Patrzę się, ile wczoraj było pozycji. 4, 8, 12, 16. Gdybym W momencie, kiedy ja zagrywam na trzech rachunkach, w sumie na czterech rachunkach, i tak naprawdę, jeśli miałbym jeszcze do każdej pozycji liczyć, doliczać spready, to tracę 2 godziny na stałe same ustawianie pozycji, ale ja jakby automatyzuję całkowicie, jak najbardziej automatyzuję tą opcję, żeby zagrywać to wszystko, więc jakby nie doliczam, gram 1 do 1 i uważam, że nie ma co, bo tak naprawdę to nie będzie miało dużego przeniesienia na rynku, bo w momencie, kiedy jedna na miesiąc pozycja, czy dwie pozycje na miesiąc, tak naprawdę nie wiem, złapalibyśmy stop lossa, albo by nam się odpaliły, albo nie odpaliły, nie wiem, moim zdaniem za dużo roboty. Można to robić, jak ktoś na przykład gra jeden interwał czasowy typu, na przykład, nie wiem, tylko i wyłącznie M5 i ma tych pozycji przykładowo, no czasami 8 i 9, bo czasami się tyle zdarza na samej M5, no to jakby można to robić. Uważam, że ja gram 1 do 1, tak jak jest w Cypherze. Powiem ci, stary, że w ogóle czapki z głów, że ty to wszystko ogarniasz, bo zagrywać 3-4 rachunki, jeszcze wyciągać z tego statystykę, stary, ja pierdzielę, ja mam czasami, ty, wczoraj, czy tam przedwczoraj, były dwa setupy na krypto, nie? Było tam, nie wiem, Solana, Ethereum, coś tam nie pamiętam. Ja już nie wiedziałem, co się dzieje, stary, dwa setupy, już nie wiedziałem, co się dzieje, bo wiesz, i jeden muszę kontrolować, i... nie, no to jest w ogóle, no, wyższy poziom. To jest wszystko jakby system. Ja mam taki system, że pierwsze co, wchodzę sobie na przykład na parę GBP JPY. Jak sobie zobaczycie, tutaj mam wszystkie zagrania z Cyphera, które gram od samego początku, na danej parze, więc ja mogę sobie w przyszłości wyciągnąć, już nawet nie musiałem w to wchodzić i tak dalej, ale mam każdą parę. Pierwsze co wchodzę, patrzę, czy ta para się nie powtarza, tak? Czy ona nie była wczoraj, czy przedwczoraj, tak? Czyli jakby na przykład wisi mi para, na przykład powiedzmy, tutaj jest ta para numer 40, tak, czyli GBP JPY, to jest H1 zagranie. Tutaj widać, jest H1 zagranie i tak dalej. Tak naprawdę, jak ktoś gra H1, to tą pozycję ma cały czas w grze. Profit tej pozycji jest 1 do 2,87 i tak naprawdę ona teraz, dzisiaj, 19 marca, dzisiaj ona osiągnęła dopiero ten profit drugi, tak, a ona jest od 7 marca. Więc jakby wszystko mam. Druga kwestia jest taka, że jakby w tym wszystkim ułatwia mi bardzo pracę TradingView i Excel. I tak naprawdę tego będę chciał was nauczyć, bo jakby u mnie każda pozycja jest numerowana, co pozwala mi w bardzo łatwy sposób przejść sobie na EURCHF, wchodzę sobie, patrzę, jak to wszystko wygląda, tak. Mam każdą parę, każde wszystko mam podpisane, więc wchodzę, patrzę, jest pozycja numer 72 i tak naprawdę ja mogę sobie nawet wejść tutaj, mam wszystkie wartości skopiowane, więc sobie robię kopiuj i wklej i tak naprawdę mogę to zagrywać. Więc jakby zagrywam pojedynczo każdy rachunek, tak? Pierwszy, potem rachunek drugi na zasadach, które mam opisane, rachunek trzeci na zasadach, które mam opisane i się okazuje, że raz zrobię robotę na TradingView, na Excelu, mam zrobioną całą robotę, a potem tylko sobie przekopiowuję do każdej platformy. Więc jakby nie wszędzie zagrywam wszystkie pozycje, na jednym rachunku gram tylko M5, na drugim rachunku gram tylko M15, na trzecim rachunku gram wszystko, więc jakby fajnie. I tego was będę chciał właśnie też nauczyć, żeby podchodzić do tego w sposób schematów, tak? Czyli po prostu, żeby nie podchodzić do tego, a robię sobie, jak mi się podoba, tylko podchodzić do tego w sposób schematów, tak? Muszę zrobić to, robię to, robię to, robię to, robię to, wyrabiam sobie nawyk i to jest mega, bo to dużo ułatwia. Wtedy wyeliminujemy wszelkie błędy, nie?
Możesz sobie poczytać, nie wiem, czy na CTraderze jest taki add-on, ale tam wiem, że Michael Angel kiedyś używał właśnie CopyTradera i on tam mógł ratio sobie zmieniać, nie? Że na przykład jak na jednym rachunku zagrywał 1%, no to na drugim na przykład 0,5%, czy a na trzecim na przykład 0,25%, więc mógł sobie też podzielić, nie? Bo właśnie to jest fajne, bo to ja miałem to na MT4, ale niestety MT4 już mi się wywaliło, więc to mi bardzo zniszczyło mój handel i jakby powiem Wam szczerze, tylko i wyłącznie zmiana platformy robi bardzo duże różnice w wynikach na rachunku i to jest duży minus. Także powiem Wam naprawdę to jest fajne, jak dojdziemy do tej takiej perfekcji, z której będziemy naprawdę mega zadowoleni, to dużo czasu minie, ale powiem Wam, że fajne jest to, że jest ten proces, w którym my swoją świadomość zwiększamy, a to jest tak naprawdę nieoceniona wartość. No nie, no pewnie. I w ogóle tak jeszcze nawiązując do tego, że mówisz, że na Cypherze ten marzec jest kiepściutki, to powiem ci, słychać mnie czy nie? Bo się u mnie zaciąłeś. Czy to u mnie net? Ja pierdzielę, nie gadajcie, że mi znowu neta waliło. Dramat. Słychać? Mnie słychać? A nic nie mówię. No nie gadajcie. Dawid teraz mi pisze, że słychać. Ale hit. Dobra, no to jak słychać, no to mówię. Słuchajcie, nie wiem, co z tym internetem mi się stało, ale co chwilę mnie wyrzuca, jakby zaciął mi się totalnie Discord. Dobra, chciałem tylko powiedzieć to. Dobra, jeżeli mnie słychać, to mówię. Chciałem tylko powiedzieć to, w ogóle ja widzę, jakby wszystko stanęło tutaj w miejscu i nic nie widzę, że to, co Kamil mówił, że marzec na Cypherze jest gorszy, to ja się cieszę, bo na Swipe Coin Leverage mieliśmy chyba, nie wiem, 5 czy nawet 6 setupów chyba pod rząd gdzieś tam ze stoplosami. I powiem, aha, wywaliło mnie, tak? Dziwny ten call, bardzo dziwny. Nie wiem, coś mi internet wywala. Kurczę, dlaczego tak się dzieje? Dobra, nic. Zamykam nagrywanie w takim razie.